Bóg robi nieprawdopodobny pokłon. I mówi nam, Boża mądrość jest darem Ducha Świętego. Trzeba się o nią modlić. Mądrość Boga mieszka w sercu człowieka, a nie w jego umyśle. Dlatego nie umysł należy ćwiczyć, aby stał się siedzibą mądrości, ale serce. Dlatego serce człowieka musi być opróżnione z wszystkich myśli niepotrzebnych, uczuć i wad, które ograniczają działanie Ducha Świętego. Wraz z mądrością idzie w parze dar umiejętności. Bo wyjaśnia Pan Jezus, bo cóż człowiekowi po mądrości, jeśli nie potrafi wykorzystać jej ku chwale Boga. Powtarzam jeszcze raz, bo cóż człowiekowi po mądrości, jeśli nie potrafi wykorzystać jej ku chwale Boga. Co z naszych tytułów, z naszych uczelni, w których nie ma miejsca dla Boga i nie oddaje się tam chwały Bogu? Posiada ją jak lampę, która nie zapala w ciemności, której nie zapala w ciemności i nie rozświetla drogi przewodnią, ale cieszy się tylko z jej posiadania. Taki to jest stan człowieka, który posiada mądrość, której nie potrafi wykorzystać ku chwale Boga. Dlatego nikt z niej nie korzysta. Na nic się zda taka mądrość, która nie służy ku zbawieniu dusz i ku chwale wiecznej. Liczba mnoga, nie ku zbawieniu duszy, czyli żeby mam mądrość, nie. Dusz, czyli innych. Dar mądrości, mówi Pan Jezus, nie gwarantuje jeszcze duszy zwycięstwa. W pokorze ducha powinna prosić o dar umiejętności. Wspomnij na grzechy Salomona, którego obdarowałem wielką hojnością. Królowa Saba, inni do niego ściągali nieprawdopodobny pokój jego królestwie. Dałem mu narzędzie do zdobycia świata. Salomon mógł być Aleksandrem Wielkim, Napoleonem, bo otrzymał dar, narzędzie do zdobycia chwały świata, ale nie wykorzystał go ku mojej chwale. Jego serce zaczęło się pysznić, aby skierować swe myśli ku własnej chwale. Pobudował długo dom kobietom. Miał ich kilkadziesiąt żon. Każdej, żeby... Bo kto ma więcej niewiast, no to jest większym panem, więc miał cały harem. Więc brał za żony z różnych szczepów kobiety, no bo to władcy dawał. Władca, rozumiecie, znany na całym Bliskim Wschodzie. No każdej buduje jakąś kapliczkę, Asztertę, Stelle. Skupił się na potędze, mając majątek wśród niewiast, ale każda czciła swoje bóstwo. I co zrobiła? Przyniosła zarazę do Izraela. Ten, kto więcej otrzymał, musi więcej strzec swojego serca i prosić o dar pokory i umiejętności. Bez daru pokory popełniamy zawsze, moi drodzy, błąd Salomona. Bez umiejętności staniemy się cymbałami brzmiącymi. I tu Pan Jezus mówi, wiele moich darów zmarnowano bezpowrotnie. Mądrością człowieka jest szukanie Boga. Umiejętnością jest służenie Bogu poprzez wszystkie talenty i dary, jakie otrzymał od swojego Stwórcy. Moje serce, mówi Pan Jezus, jest mieszkaniem obu tych darów, bo nigdy nie odstąpiłem od mądrości
i nigdy nie wyniosłem się w swoim człowieczeństwie, ale pozostałem doskonale posłuszny przedwiecznej mądrości. To mamy u Jana Ewangelisty. Czemu cały czas, co powie tata, co powie ojciec, wszystko, co powie ojciec, która we mnie mieszkała. Bo to jest znowu z płaszczyzny natury. Bo to, co było u ojca, i u niego też mieszkała. I to są górne półki rozumienia Trójcy Przenaświętszej. Jestem Bogiem od zawsze, ale jestem również człowiekiem, który posiada emocje i serce poddane uczuciom. Stawiajcie sobie Bożą mądrość zawsze przed wszelkimi uczuciami. Służbę Bożą ponad wszelkimi emocjami, a zwycięży was Duch Boży. Módlcie się zawsze, aby serca wasze były świątyniami Bożej mądrości i umiejętności. Módlcie się o oba te dary, bo potrzebujecie ich obu. Jestem z wami, aby was napełnić swoją mądrością, swoją łaską. Proście, a otrzymacie.